Trochę zostałam wywołana do tablicy przez księdza Łukasza. Prawdę mówiąc, przyszłam tutaj po prostu, żeby posłuchać o ojcu Andraszu. I zwyczajnie z sympatii dla tego miejsca i dla ewangelizacji na Barce. Ale skoro już mam mówić, to ponieważ nie jestem jakoś szczególnie przygotowana, chciałabym nawiązać do jednego wątku, który już tutaj się gdzieś przewija w tym naszym opowiadaniu. Że po tym Krakowie chodzili i nadal chodzą święci. Oni się między sobą spotykali i nic się od tamtego czasu nie zmieniło. I kiedy myślę o duchowości matki Pauli Zofii Tauber, która podkreśliła, że w każdym z nas żyje Jezus Chrystus, to myślę, że wszyscy jesteśmy wezwani do tego, żeby wejść na drogę głębokiej relacji z Panem Bogiem. Tutaj Stasia wspomniała o mistyczkach krakowskich. My sobie kojarzymy, że mistycy to są tacy, którzy unoszą się trochę nad ziemią, którzy mają wizje nadzwyczajne, którzy słyszą bezpośrednio Pana Jezusa, a ja chcę wam powiedzieć, że to jest dostępne dla każdego z nas. I ojciec Andrasz, który był jedną z tych postaci chodzących tutaj po Krakowie i odczytujących i wchodzących właśnie w taką relację z Panem Bogiem, jest dla nas wzorem, jest przykładem, ale nie jest jedyny. Że każdy z nas jest wezwany właśnie na taką drogę, żeby spotkać Jezusa żyjącego w duszy każdego z nas i co więcej, spotkać Go też w duszy osoby żyjącej obok nas. Tak jak się spotykali ci święci, tak my dzisiaj możemy nawzajem się ubogacać i pokazywać sobie nawzajem Jezusa. Bo o to, o co prosił Pan Jezus matkę Paulę, to prosił ją o to, żeby ona pozwoliła i przekazywała tą prawdę innym, żeby pozwoliła Jemu, Jezusowi w sobie żyć, tak żeby inni mogli Go zobaczyć. I to jest zadanie dzisiaj dla nas. Ojciec Andrasz, matka Paula, święta Faustyna Kowalska, błogosławiona Aniela już przeszli do wieczności. A dzisiaj Jezus nas ma jako swoje mistyczne ciało, żebyśmy promieniowali Nim i pokazywali Go innym ludziom. Chcę wam powiedzieć, że niczym się nie modlimy, nie różnimy od tych wymodlonych i błogosławionych i wspaniałych ludzi, o których była dzisiaj mowa. Być może za 60-70 lat na tej barce, ufajmy, że będzie jeszcze trwała, ktoś zrobi spotkanie po kolei tutaj o obecnych osobach, jak to się spotkali święci. I ojciec Andrasz, który był w początkach zgromadzenia naszego, jeszcze wtedy nie było zgromadzenia zakonnego, tylko stowarzyszenie, był kimś, kto właśnie pozwolił w sobie zobaczyć Jezusa. Oni byli rówieśnikami prawie z matką Paulą, więc to nie było takie typowe kierownictwo duchowe, że jest ojciec duchowny i córka duchowa, która daje się prowadzić. Oni tak się troszkę nawzajem prowadzili, dopowiadali sobie różne rzeczy, wzajemnie się ubogacali swoim doświadczeniem duchowym. W pewnym momencie ojciec Andrasz tak się zachwycił duchowością, którą matka Paula pokazywała, że chyba był o krok od tego, żeby zostać ojcem duszy Chrystusowej w nowym zgromadzeniu. Ale na szczęście został do końca jezuitą. Ale to jest właśnie wezwanie dla nas wszystkich. Dawajmy sobie nawzajem świadectwo o obecności Jezusa w nas. Pokazujmy sobie nawzajem tego Jezusa, tak żeby świat dzisiaj mógł zobaczyć Jezusa żyjącego w nas i z tym przesłaniem chciałabym was zostawić.